Cześć, witam. To teraz będzie szybki filmik o nowej kolekcji z MAC pod tytułem Blonde Brunette Redhead, czyli blondynka, rude włosy i brązowe włosy. I to jest kolekcja, gdzie jeszcze nawet w Anglii nie ma, chyba 6 jest February. Luty. Czyli za jakieś chyba 10 dni albo 2 tygodnie będzie tu w Anglii. W Polsce niestety nie wiem kiedy, ale wiem, że warto jest obejrzeć kolekcję. Może coś kupić, jak się ma dostęp do sklepu MAC albo na internet kupić. Pierwsza rzecz, co kupiłam z tej kolekcji, bo to od dawna nic nie kupowałam od MAC z nowych rzeczy, bo wszystko tak samo mi się brzmiało, ale te są... Zakochałam się w tym. Pierwsza rzecz to są Mineralized Skin Finishes. I to jest taki coś. To jest... Może być róż, może być bronzer. Można używać się jak się chce. Tylko nie przez cały twarz tak samo równo, bo to trochę mocne i trochę błyszczące. Pierwsze to jest Redhead, czyli to ma pasować do rudych włosów. I ja wiem, że dużo ludzi kupiło rzeczy z tej kolekcji nie takie jak mają być. Czyli ja mam tutaj redhead, czyli rude włosy i dla blondynki, ale te mi się bardziej podobały. I uważam, że kolekcja i kupować rzeczy z tej kolekcji tylko dlatego, że mam brązowe włosy, kupić te rzeczy, to zupełnie zapomina, że ja mam taką skórę i że takie oczy i tak dalej. No, nieważne. Nie będę się kłóciła. Ten Mineralized Skin Finish, tak jak mówię, to jest pod tytułem Rude Włosy, Redhead. I są 4 paski. Jest najjaśniejszy, taki bardziej złoty. Idzie trochę ciemniej, aż do bardziej czerwonego. Normalnie te skin finishes to są masa kolorów mieszane. Nie wiem, czy mam... wyciągnę wam, żeby wam pokazać. To akurat nie jest masa kolorów, ale takie normalnie wyglądają. Czyli są bardziej mieszane i nie widać... O, ten nawet lepiej to pokaże. Tak dalej. Ten jest jakiś stary MSF i są różne kolory wymieszane. Akurat w tych to są paski. Można używać je jako paski, albo ja będę je mieszać pędzelkiem, żeby ciekawy efekt z tego był. A ten jest pod tytułem Blond. I ten jest troszeczkę bardziej jasny, troszeczkę bardziej różowy niż tamten. I tak samo, to jest jaśniejszy pasek i robi się bardziej ciemne do różowego. Zakochałam się w tym. To są zupełnie takie kolory, jak ja lubię nosić. I wiem, że będę to używała. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam 3 cienie w kolorach Flip. To jest taki prawdziwy złoty kolor. Troszeczkę taki bardziej melonowy niż brązowy, złote. I to tu mam na ręku. Robiłam przed chwilą dokładnie to samo po angielsku. I przepraszam, jak drugi raz oglądacie to. To jest taki złoty kolor i to jest Frost, czyli w moim opinii jest taki perłowy i dobrze się nakłada. I dobrze rozciera się kolor z innymi. Następnie mamy kolor Top Knot. To jest taki kolor. To pewnie dla was wygląda czarno, ale to jest... Baza jest czarna, ale w tym są złote, różowe, srebrne, niebieskie, granatowe, różowe, fioletowe. Co jeszcze? Chyba wszystkie kolory już powiedziałam. Takie kawałki błyszczącego cienia. O, dobrze powiedziałam. Prawie. I to jest velvet. I velvet to znaczy, że jest bardziej matowe niż perłowe. I to tutaj widać. Akurat to wygląda na czarno. Ja widzę, że są kawałki błyszczące, ale
Wy pewnie nie. Żeby dostać lepszy efekt z tego, to popróbować na inną bazę. Na przykład na czarną może bardziej będzie. Albo na fioletowe, albo różowe. Jakieś bazy. I ostatni kolor cień, który kupiłam, to jest Deep Shade. I to też jest Frost, czyli bardziej perłowy. To ciemny granatowy kolor. I to jest ten tutaj. I ma świetny, jest świetny granatowy kolor. I perłowy efekt jest piękny. Bardzo mi się podoba. Jeszcze kupiłam śminki, ale oddałam na razie mamie. Może później pokażę. To są bardzo jej kolory. Wyglądają jak naturalne usta, ale troszeczkę bardziej błyszczące. I jeszcze pędzelek kupiłam. Numer 214. To jest taki. Króciutki, dość sztywny. Świetny będzie do eyelinera i do na takie, żeby rozcierać kolor pod oczami i nad rzęsami. Co jeszcze? A! Jeszcze błyszczyki. To jest z innej kolekcji. To jest z kolekcji chyba Cream Sheen, tak się nazywa. I są takie błyszczyki, tak jak wszystko na smak. Pachną jak wanilia. Jezu, jest tak fajne. To jest kolor Petite Indulgence. I wygląda strasznie jaskrawo-różowym. Tak wygląda. Ale na ręku tak wygląda. Mam nadzieję, że teraz widać. Są naprawdę delikatne. Nie są aż tak strasznie różowe. Nie są... Naprawdę, uwierzcie mi. I po angielsku tak się mówi, że są sheer, czyli widać przez to. Można więcej nakładać, żeby było grubsze, ale ten różowy kolor po prostu da taki błyszczyk różowy. Nie będzie wow, różowe. I również z tym. To jest kolor Fashion Scoop. Jasno-różowy, ale tu go mam. Nie widać właściwie. Jest taki bardzo delikatny, bardzo łagodny różowy kolor. Piękny, bardzo mi się podoba. I to chyba już. Niedługo zrobię makijaż na oczy, używając kilka nowych rzeczy. No i tak jak mówię, obejście kolekcję nową z MAC, Blonde Brunette Redhead. Bo to jest pierwsza kolekcja od bardzo dawna, która mi się bardzo podoba. Kupiłam, jak widać, kupiłam sporo rzeczy. Chętnie bym dowiedziała, czy są jakieś podobne polskie kolory albo odcieni i tak dalej. Następny raz, jak będę w Polsce, oczywiście, że będę szukała. No i tak o na razie. I zaraz będzie filmik z oczami. Na razie, pa.